bo ludzie chcą wiedzieć o kulisach twojego przejścia ze Skrybyłchatów do Dynamo Moskwy, co było przyczyną podjętej decyzji. To jest poważny wywiad. To na pewno ci nie odpowiem teraz. Okej. Kulisy, to wyglądało mniej więcej tak. To i to się tak podpisywało i koniec. I zero. I przybywało. Dobra, ale teraz powiedz, jesteś jedynym siatkarzem przez 15 lat, który podpisał profesjonalną umowę o reklamę jogurtów. Tak jest. Tak. To ja. Ja się cieszę z tego niezmiernie, gdyż mi się nigdy w życiu nie udało. I mam nadzieję, że właśnie dzięki temu ci się uda. Ci i wielu, wielu innym. Gdyż moja twarz może nie jest taka jak twoja. No patrzcie na tego przystojniaka. Tak, Bartka już niedługo zobaczymy z jego bratem w reklamie COT. Tak? Tak. Firma COT, produkt Monte. Tak, za reklamę, za reklamę. Oglądajcie. COT, yeah. Produkt Monte. A jakie jest hasło przewodnie tego? Bo... Możesz być kim chcesz. A widzisz. Tak, a teraz jak już Bartek skończył swój wywiad, to idziemy i pojedziemy do... Dziękuję. Najkrótszy wywiad. No, to lecimy. Hej.